Halo, halo, cześć i czołem. Gryzor w pas się kłania. Nowa seria, właściwie <laughs> seria, która powstała samoistnie. Seria Wczesny Indyk. Tutaj będę prezentował gierki Early Access oraz gierki z nurtu Indy, czyli takie małe gierki niedokończone jeszcze: Alfy, Bety, Gamy, Omegi, różne tego typu. Gierki malutkie, mniejsze i mikroskopijne wręcz. Jedną z takich gier jest Alfa, gry. E, Besiege e, od studia Spider Link Games e, co oferuje otóż jak widzicie tutaj e, mamy stworzoną taką małą planetkę na której będziemy mogli e, którą będziemy mogli sobie e, podbić w tej chwili w wersji alfa widzicie tutaj jest to 0.05 e, w wersji alfa mamy tylko jeden kontynent dostępny który nazywa się Y I to jest właśnie ten kontynent. Do niewielkich rozmiarów, jako że i wczesna wersja. Grafiką też nie grzeszy tutaj ta gra, chociaż ma swój urok, ma pewien swój styl, ale widać, że to jest jeszcze bardzo, bardzo wczesna alfa. O co chodzi w grze? Gra jest swego rodzaju... Hmm, gra jest swego rodzaju takim... Hmm, właściwie zestawem klocków LEGO Technics i w grze chodzi o to, żeby pokonywać kolejne tereny, zdobywać, zajmować. To jest pierwszy teren, jak widzicie. Teren zbyt do, duże, dużo tutaj do przejęcia nie ma. Natomiast chodzi o to, żeby wybudować maszynę, która... maszynę oblężniczą, maszynę, y, która pokona wojska wroga, maszynę, która pozwoli nam podbić dany rejon. No i tutaj mamy niedużo do podbijania. Jak widzicie, mamy zniszczyć ten oto mały budyneczek z taką słodką tutaj zagrodą, w której Mieszczą się, żyją sobie owieczki. No i cóż, musimy zbudować. W BC chodzi o to, żeby właśnie zbudować taką maszynę obleżniczą. Do oczywiście oblegania takiego mojego domku, nie będziemy, nie będziemy potrzebować niczego specjalnego, ale w późniejszym etapie gry, kiedy będziemy musieli pokonywać hordy wroga, kiedy będziemy musieli rozbijać grube mury, zamczysk, kiedy będziemy musieli zmagać się z różnymi. Przeciwnościami, no nie tyle losu, co terenu, który, który nam stanie na przeszkodzie do zdobycia supremacji na danym obszarze, no to te maszyny już będą musiały być o wiele, wiele bardziej wymyślne. No i tak, jeżeli chodzi o menu, tutaj mamy poszczególne elementy, z których możemy budować naszą maszynę oblężniczą. W pierwszym mamy takie podstawowe rzeczy, czyli takie klocki, koła, zawiasy. Brace i wzmocnienia to, to takie podstawowe elementy. Później mamy kolejną zakładkę. Tu już mamy odpowiednie rodzaje bloków, czyli tych klocków różnych. Tu mamy elementy mechaniczne, czyli zębatki, przekładnie, koła napędowe, jakieś slidery, takie suwaki, suwnice, sterowanie. No jest tego, jest tego cała masa. Tutaj następna zakładka to. Jak widzicie, Weaponary. Weaponary to jest po prostu nasz arsenał, który możemy zamontować na naszej machinie obleżniczej. Kolejna zakładka to Flight. Flight, te elementy, które są tutaj, które widzicie, służą nam do tego, żeby, żeby zbudować sobie maszynę, którą będziemy mogli atakować dany rejon z powietrza. Tak daleko jeszcze nie doszedłem, no ale wszystko przede mną. No i tutaj mamy uzbrojenie, jak gdyby czyli to, jak możemy wzmocnić, opancerzyć naszą maszynę. A więc na początek. Tutaj oczywiście są wszystkie kontrolsy, obracanie. To jest wszystko taki sandbox, takie właściwie małe narzędzie do, do składania takich klocków, które później coś tam mają zrobić. Oczywiście to te kontynenty się jakoś nazywają, jakaś tam niby jest władczyni tego, tego kontynentu, no ale ta fabuła tutaj jest mizerna, żeby nie powiedzieć, że żadna. Chodzi o to, żeby zbudować po prostu taki taki pojazd, który będzie spełniał wszystkie warunki, ponieważ tutaj fizyka jest bardzo zaawansowana i wszystkie tutaj czyn czynniki fizyczne wpływają właśnie na, na nasz pojazd. A więc w pierwszym odcinku tutaj z Besiege zbudujemy sobie taki malutki, nieduży pojazd, który pozwoli nam rozbić ten oto maleńki budyneczek. No i od czego zaczynamy? Weźmy sobie te bloksy. Klocki. Jak widzicie, układa się to no, bajecznie prosto. Po prostu dokładając z odpowiedniej strony, obracając sobie do tego bazowego naszego klocka, klocka e, matki, że tak to nazwę. Dokładamy sobie kolejne elementy. Będziemy mogli zbudować sobie. Zróbmy taki dłuższy. I bardzo prosty. Bardzo prosty pojazd zbudujemy, który pozwoli nam zniszczyć, zniszczyć tą oto chatkę. Nie wiem po co. Do czego doszedłem? Doszedłem do takich momentów w tej grze, w których nie bardzo wiem jak dalej. Oj, nie tutaj, nie tutaj. To oczywiście możemy to wymazać. Ja już jestem na swoim takim, no nie głównym sejwie, ale udało mi się zbudować pojazd, który już dosyć duże mury rozbijał. Ale nie udało mi się z kolei. E, z kolei. Tutaj musimy koło e, nienapędowe zamontować. Nie udało mi się z kolei. Coś tutaj jakoś koślawo wygląda ten pojazd. E, nie udało mi się jeszcze zbudować żadnych. E, oj, to jest motor wheel, czyli koło napędowe. Nie udało mi się e, żadnych lotniczych pojazdów zbudować, więc. No, i tutaj samo przełożenie i skrętność tego, tych pojazdów, które tutaj możemy budować, jest, no, pozostawia jeszcze wiele, wiele do życzenia. Także tak to wygląda nasz, powiedzmy, pojazd, nasze podwozie. Tak to nazwijmy. Możemy tutaj sobie to wypróbować w taki sposób, że to podwozie jest rzucane na podłogę, na podłogę, na ziemię właściwie. No, i możemy sobie tutaj kierować takim oto pojazdikiem. No, jak widzicie. Koła takie zawiasowe sterowanie tutaj pojazdem jest dosyć, dosyć specyficzne i tutaj e, no, trzeba troszeczkę się przyzwyczaić do tego, jak to skręca. Oczywiście to jest skręt niezależny także widzicie, możemy sobie nawet tak obrócić te, te koła, one niezależnie jak gdyby skręcają, ale so, że sterowane są jednym przyciskiem, także tak to, tak to wygląda. Dosyć koślawo się tym steruje i pracuje nad jakimś moc, lepszym systemem, systemem sterowania. Także tak to wygląda. Zbudowaliśmy już taki podstawowy bardzo pojazd, teraz przydałoby się na niego założyć jakąś, Machinę oblężniczą. No, ja w tym przypadku myślę, że możemy zabrać albo działo, albo Flame Trower. miotacz ognia, czyli ja zamontuję, żeby było szybko i nie przedłużać już tego filmiku. Zamontuję działko. Działko ma jeden strzał, trzeba o tym pamiętać w późniejszych etapach gry, z tego względu, że możemy mieć do czynienia z większą ilością przeciwników. No, i to działko tylko raz strzeli, i potem będziemy musieli jak gdyby bronić się czym innym. Oczywiście tych działek chyba możemy mieć więcej, ale na początek wystarczy pojazd Koślawy, ale ten filmik ma na celu właśnie pokazanie Wam tej gry. Tutaj by się wydawać mogło, że troszeczkę, troszeczkę skomplikowanie to mnie wygląda i jest masa różnych opcji, ale tak naprawdę ta gra nie jest tak zaawansowana. Jakby się mogło wydawać na sam początek, na pierwszy rzut oka. Natomiast, co urzekło mnie bardzo w tej grze, to świetna grafika. Tutaj ten bokeh taki, który jest, widzicie, to takie głębie ostrości, bardzo mała, e, fajnie wygląda, e, powoduje, że ta grafika, mimo tego, że prosta, to jednak wpada w oko i mnie osobiście bardzo przypada do gustu. No, ale żeby już nie przedłużać tego pierwszego filmu z Besidza, wypróbujmy nasz pojazd w akcji, więc tutaj nakierujemy się na ten domek. Widzicie, sterowanie jest, jest beznadziejne. i chyba o, muszę troszeczkę potrenować. Widzicie, jak się skręca słabo. O, tak. Będziemy mogli teraz odpalić. Tutaj muszę tylko zobaczyć, czy dobrze jest wyczelowane. Tak. C. Sukces. Także na tym polega właśnie ta gra. Oczywiście to jest bardzo, bardzo Proste w tej chwili e, udało nam się podbić właśnie naszą tą, oczywiście tą maszyną oblężniczą. Udało nam się podbić e, tą strefę. E, tutaj mamy podsumowanie, ile czasu nam zajęło skonstruowanie tej maszyny oraz ile klocków użyliśmy do jej skonstruowania. No i tak wygląda cała gra. Późniejsze etapy gry są o wiele bardziej skomplikowane. I tu już widzicie na przykład, mamy kolejny. Tym razem mamy do zniszczenia wiatrak o wiele większy i o wiele większej siły rażenia będzie wymagał, chociaż nie byłbym tego taki do końca pewien. No ale o tym, jak postępują, jakie ja robię postępy w grze i jak moja machina wojenna się rozbudowuje, opowiem Wam już następnym razem. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć!